Modernizacja dworca autobusowego w Kielcach już na ostatniej prostej. Na zewnątrz trwają prace wykończeniowe, porządkowana jest zieleń. Na peronach oraz wewnątrz budynku zamontowano już wyświetlacze. Sprawdzane są instalacje, pozostały do zrobienia jeszcze posadzki, ale to już ostatnie szlify. Obiekt jest na skalę światową, nie ma takiego drugiego obiektu w takiej formie zrobionego i z takimi rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi. Ciekawostką są zardzewiałe elementy elewacji nowego dworca. To blacha korten, która wraz z upływem czasu przyjmuje rdzawą barwę. Cały budynek jest wręcz naszpikowany nowoczesną technologią. Obiekt jest jednym z pierwszych w Europie, w którym zamontowano samoczynnie zaciemniane szyby. I w zależności od pogody, od nasłonecznienia, można sobie w dowolnej chwili przyciemnić szyby po to, aby na przykład obiekt latem się nie nagrzewał zbytnio, a z kolei zimą, żeby można było więcej słońca puścić. Ruchome schody były zaplanowane przez architektów już w czasach PRL-u, ale dopiero w XXI wieku będą wozić pasażerów. Na każdym poziomie dworca oraz przy wejściu z tunelu zamontowano windę. Na zewnątrz pojawi się fontanna. Mamy już odlane figury, rzeźby z brązu, które są zaprojektowane i będą związane, bardzo związane z rejonem świętokrzyskim, z Kielcami. O tradycji przypominać będą również lampy w kształcie loga PKS-u. Termin zakończenia prac z 24 czerwca przesunął się na koniec lipca. Wszystko przez pandemię i problemy z dostawą podzespołów do wyświetlaczy. Kłopoty zażegnano i pierwsze autobusy powinny wjechać na kielecki dworzec na początku września. No jeszcze troszkę pracy przed nami. Kilkanaście dni ma budynek na to, aby ten teren już doprowadzić do takiego momentu, że możemy wejść komisyjnie i odbierać. Zarząd Transportu Miejskiego już teraz prowadzi rozmowy z przewoźnikami. Ogłosił również przetarg na wynajem powierzchni użytkowej dworca. Do wydzierżawienia jest 350 metrów kwadratowych. Chętnych nie brakuje. Przetarg ogłosiliśmy w poniedziałek. Już we wtorek mieliśmy pierwsze wadia powpłacane. Zainteresowanie jest olbrzymie. Telefony się urywają. Mamy nadzieję, że już w pierwszym przetargu uda się wydzierżawić całą powierzchnię. Zanim autobusy wjadą na dworzec, przed Zarządem Transportu Miejskiego mnóstwo pracy. Zostały przygotowane wszystkie dokumenty dla przewoźników. Wszystkie dokumenty już zostały im wysłane. Już wydajemy zgody na korzystanie z przystanków i tu również dobra informacja, ponieważ przewoźnicy bardzo tutaj miło te dokumenty przyjęli. Chyba się zgadzają z zapisami wszystkich dokumentów i już wydajemy pierwsze zgody na korzystanie z dworca. Wydajemy te zgody od 1 września. ZTM wysłał 83 pisma do przewoźników z zaproszeniem do skorzystania z dworca. W związku z jego otwarciem zmienią się rozkłady jazdy niektórych linii autobusowych. Pierwsze zmiany będą już na początku sierpnia.